pani mnie ubiera. Ale żeśmy się wpasowali. Co do centymetra, proszę bardzo. No pięknie. Cały paradoks jeszcze w tym taki, że tu nie można mieć psa, czyli legalnie, znaczy to jest nielegalne mieć psa, a my teraz idziemy na policję prosić ich, żeby nam pomogli znaleźć psa. To się nazywa idealne wpasowanie w przestrzeń. Ale żeśmy się wpasowali. Co do centymetra, proszę bardzo. No pięknie. Who are you? Hello, my name is Peyman. I'm living here in Shiraz in Iran. So if you ever traveling to Iran or in Shiraz, you would like to meet for a cup of tea or just walk around, I'm happy to show you and always meet new people, and it's so much fun. This is the best guide in town and around, especially Persepolis. Yes, yes, this is yes. Your favorite, I think. And but you also take people around Persepolis to yes. See what? Yes, I'm known as Mr. Persepolis, so I can show you Persepolis, Necropolis, and also other places in Iran, in different cities, mostly in historical or cultural tours. Or just if you don't like tour, you can always just text me for just hang out, walk around, have a cup of tea, and yeah, have some fun. If I need a place to stay, are you a right person to ask? Yes, yes, you can always ask me for anything. Yes, he will help you to change money, find the doctor, policeman, like everything you might need. Yeah, so this is the right person, and of course I will put link with contact details. If you are going to visit Iran, Shiraz, you need to meet Mr. Persepolis. All right, thank you so much. Wow. Thank you. Dzisiaj sobie nie mogę poradzić z włosami. Zanim przyjechaliśmy tutaj do Iranu, to słyszeliśmy bardzo dużo dobrego o Irańczykach.
I wiecie co, naprawdę, oni są po prostu tak sympatyczni i opiekuńczy i pomocni. A wczoraj prosiliśmy znajomych, żeby nam zamówili taksówkę. Nie ma mowy. Oni wsiadają w samochód i cię przywiozą. Przywieźli nas na miejsce, my okej, okay, no to bye. A oni nie, bo oni poczekają, czy ktoś nam otworzy drzwi, żebyśmy, wiecie, byli bezpieczni, czy wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj rano poprosiłam gościa, żeby mi zamówił samochód i mówię, dobra, dzięki. Wyszłam za bramę, a on za chwilę mi wysłał wiadomość, czy jest okej. Okay. Czy znalazłam samochód, czy jadę we właściwym kierunku, czy dogadałam się z kierowcą, no po prostu to słuchajcie, kierowca taksówki przywozi mnie pod muzeum i co? Wychodzi z samochodu sprawdzić, czy muzeum jest otwarte. No halo, kurczę. I mówi, jest otwarte, możesz iść. No kurczę, fantastycznie, naprawdę bardzo mili, bardzo pomocni i opiekuńczy ludzie. Na wejściu muszę sobie wybrać jedną z tych, they're all the same, so any one will do. I pani pomoże mi ubrać czador. Pani mnie ubiera. Pani się cieszy. No. No. Pani mówi, że jest perfekt, więc mogę... Lachestan. Thank you so much. Okay, now I'm ready. Okay. Yes, I can go. I can go. Naprawdę trudno się robi zdjęcia i filmy, bo mam zajęte ręce, ale no muszę sobie jakoś poradzić. Domyślam się, że tam właśnie naprzeciwko mnie, tu po prawej stronie, są te witraże. Więc najpierw polecę tam, porobię zdjęcia, a potem pójdę dookoła zrobić zdjęcia. Tak więc trochę tak od końca będę zwiedzać. Prawdziwe utrapienie z tymi szmatkami, wiecie, bo w ogóle się to nie trzyma. Cały czas zlatuje materiał. Wiecie, trzeba dwoma rękami trzymać, tu z jednej strony, tam niżej, żeby nic nie było widać. A gdzie ja mam trzymać aparat, słuchajcie? No i wszyscy tam z tymi szmatkami tak sobie tam merdają, tam spadają i poprawiają. A więc... fajne miejsce, ale wiecie, nie mogę przestać myśleć o tym, że ten meczet zmienił się po prostu w studio fotograficzne.
potocznie nazywany jest różowym meczetem z tego względu, że mozaiki, które tutaj są, kafle, są w dominującym kolorze różowym, który bardzo rzadko zdarza się w innych meczetach czy na innych budynkach, bo wszędzie jednak dominuje kolor niebieski, a tutaj jest dużo różowego, ale także dużo żółtego, białego i no jest też niebieski, ale są po prostu inne kolory. Zapinkę, którą tutaj miałam przypiętą chustkę, tak? Nic nie było widać. To dostałam teraz w prezencie, więc przyda się do kolejnych meczetów, do odwiedzania, żebym mogła się pozapinać, bo tak to po prostu jest problem. Za każdym razem, jak trzeba przejść przez ulicę, to normalnie czuję się jak jakiś kamikadze. Tutaj w życiu się nikt nie zatrzyma. Pasy, zapomnijcie, w ogóle nie ma znaczenia i musisz po prostu wejść pod koła i wtedy dopiero, no wiesz, no nikt cię nie przyjedzie, a przynajmniej trzeba mieć taką nadzieję. Coś chciałam wam pokazać. Idę zrobić drobne zakupy. Tyle mi potrzeba kasy. A jeden banknot to jest 100 tysięcy riali i naprawdę niewiele za taki banknot mogę tutaj kupić. Za milion, no to mogę kupić paczkę takich lepszych ciastek. Co mogę kupić? Zrobię listę tego, co mogę kupić za 1 milion, ale naprawdę przez to, że banknoty są takie duże, to mamy takie wrażenie często, że coś jest drogie. Potem sobie przeliczamy na dolary i mówimy, nie kurczę, ale tanio. Lahestan. Lahes, welcome to Iran Tourists. Yes. In English, we can go to shop. Okay, now we're going. Thank you. Do powąchania kardamon, ale po prostu normalnie taki smak. Co pan tam jeszcze ma, bo pan nie chce... Pesce. Pesce. Aha. Ja mam ciasto. Normalnie te ciastka są obłędne. Ja totalnie oszalałam na punkcie tych ciastek. Pan mi tutaj przez translator powie, co jest w środku w tych ciastkach, ale po prostu co jedno to lepsze, normalnie niebo w gębie. Niebo w gębie. Same naturalne produkty. Super. A
Pan mi robi herbatę z kardamonu. Zafra. Szafranu. No. Zafra na obie. No i ja znowu przy garach, jestem strasznie zmęczona i nie będę nawet się pokazywać, ale gotują się ziemniaczki, marchewka z groszkiem, gulasz, buraczki. No po prostu mistrzostwo świata, yet again. So what's the verdict? The verdict is fantastic. Is a question that... Can I marry you? Oh, cool. And you want to travel with me with a bicycle? I was just telling my boyfriend that we are eating this food. I mean, Polish food. And he was like, Polish food is fantastic. He also said very rustic. Yeah, true. Very simple, very simple, very, as you can see, like you cannot get more rustic than this, no. What we have eating straight from the pots. Mm-hmm. But, you know, it doesn't matter. But it has taken some time, this food, right? Well, yeah, it takes a little bit of time. Very simple, equal 5 hours. Yeah. No, it wasn't. It wasn't 5 hours, but like 2 hours or so. We should open a restaurant in Iran. Pcham do przodu. Ham do przodu. Yes, well done. Ham do przodu. Move forward, don't cling to the past. Life is waiting for you, just go. Are you recording that? Yes. Past is no more, the future does not exist. Just live in the present moment and just move forward and just go. Don't whine, just create your life and be the hero of your own story. And thank you for this amazing food. Thank you so much. You're welcome, you my so pleasure. Much. You are my first and very best Polish friends. But you are more like Polish. You are close to the universe. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Bravo. Dziękuję. Thank you. Kurwa mać, bo już inaczej kurwa nie powiem. Normalnie słów kurwa mi brak. Pierdoła, kurwa, jedna wychodził dzisiaj i zostawił bramę, wiecie, nie zamknął, nie zatrzasnęła się i po prostu się otworzyły drzwi i my nie mieliśmy pojęcia, że drzwi są otwarte, bo każdy zawsze, kurwa, zamyka bramę i, kurwa, nie ma Beli. It's just wandering around, she's just here. So she didn't go far, she was just by the gate. Yeah. یکم رفت یه بعد دوباره برگردش یه بعد میگه دره بسته شد باد زده احتمال We see the gate got closed now آها میگه تو هی هم یه جلو دره اگه باز بود میاد تو Oh, if it was open then she could come But maybe it's not completely closed آیا دیویسی شه میادش Oh, no, no, oh, and there is, yeah. Yeah, there is a ship.
So when he came, the gate was closed. Ah, okay, ale Aleš. Discharge. Discharge. Yes, it's a draft. Az işe hafta hafta gidelim canım ama biz bir kent bir şey yesen özen ya var. Okay, hadi. Szlak by to jasny trafił, tyle powiem, bo nawet nie wiem, słów po prostu mi brak. Nie wiadomo też, jakie są intencje tego gościa, bo wiadomo, że mogła to być też dobra osoba. No, zobaczył psa, który się tutaj szwędza sam, co w Iranie jest po prostu w ogóle niemożliwe. I po prostu wziął, żeby się nim zaopiekować, ale też nie jestem pewna, bo włożył ją do bagażnika. Więc trudno jest powiedzieć, może też ktoś po prostu chciał sobie przygarnąć albo sprzedać, nie wiadomo, psy są tutaj bardzo drogie. Cały paradoks jeszcze w tym taki, że tu nie można mieć psa, czyli legalnie, znaczy to jest nielegalne mieć psa, a my teraz idziemy na policję prosić ich, żeby nam pomogli znaleźć psa. But I will come back in the afternoon and I will try to see if some of my friends have some connection or something. Uh-huh. See if you can do it faster. Shit. Thank you for your time. No problem. Okay, we know where to go. Different address? Mm-hmm. It's close. It's close? Mm-hmm. But not here. Słuchajcie, pół miasta jest na nogach. To jest niesamowite, jak to po prostu działa. Ten zna tego, a tamten tamtego. Jeden do drugiego dzwoni i wszyscy próbują nam pomóc. No i o ironio losu, słuchajcie, my szukamy psa w kraju, w którym nie wolno mieć psa. Policja postawiona na nogach. Już podobno na wysokich szczeblach. Połowa miasta postawiona na nogach. Dosłownie. Kazali mu przyjść po południu, wiecie, pod wieczór, ale ja stwierdziłam, że ja nie będę siedziała i czekała, kurwa, z założonymi rękami. I idę teraz na tą policję sama. Będę im siedzieć na karku, aż coś kurczę zrobią, bo przecież można odczytać numery rejestracyjne, mają rejestr samochodów, więc można się skontaktować z tym właścicielem. Wiecie, jak sprzeda tego psa, to już lipa, już kto znajdzie po tym, komu on sprzedał tego psa. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. I'm so happy for you. Yeah, really happy.
I'm so happy. Can you tell me? We are celebrating. Can you tell me the story?